Śniadanie zaczynamy od naleśników i z owocami, czyli krem czekoladowy, banan, kiwi i mango. No widzisz, a ty wszystko chcesz. Podałem ci kamerę, podałem. Tak, Marcin nie podał kamerę. Ty sobie grałeś. Nagram to sobie. Ja nagram. Witam cię w tym nowym, pięknym dniu. Jadłeś kiwi? To ma tyle pestek. Tyle pestek. Ale to nie, to, ja, stary, to co ty? Ja proszę. No dawaj. Kiwi. To jest gruszka? No. I co? Dobra gruszka? Ale mi szuka tej ostrości. Nie wiem, dlaczego tak jest obiektywnie. A jeszcze raz muszę posmakować. To melon. O, nie wiem dlaczego. Dobrze. No. A, bo jad. A melon? No, dlaczego mi tak gubi tą ostrość? Teraz wziąłem, dobra, wyłączyłem jedną z funkcji i on i teraz nie gubi, nie szuka. Problem naprawiony, a ja... Chyba tak. Tak, chyba była ta funkcja włączona. W tej chwili bardzo nie podoba mi się to, wprowadzili takie urozmaicenia, no nie wiem, dzieciom to może odpowiadać, ale piłka w kształcie układu scalonego. Po co takie, tak robić takie zmiany? To mi się bardzo nie podoba. Nie dam rady. No, sobie no to nie pociągniesz. Zaczynamy pięknie dzień. W lesie spacerujemy sobie, idziemy tutaj ze znajomymi. No i zobaczymy jak to będzie. Dawaj, dawaj. No szybko. Aha, jeżeli chodzi o to, że nie mam maseczki, to dlatego, że... O-o. Coś rajnie to widzę, powiem ci, tak? Boisz się o kamerę? No. Jak będzie o kamerę, to na spokojnie. O. Dobra, prawie zaliczyłem drzewę. A to ci dam GoPro. Dobra. Tata, pokaż mi, że się myli. Dobra. Pokaż mi, że dasz radę. Gorzej dla mnie, ale okej. Okay. Dawaj, ta, dawaj szybko. O nie! Odpalił się, Miesiu! Mama, bo mieć się odpalił. O nie! Dostaję lekkie... Ej, co? Tata, parto zrób, Jak się rozpędzisz, to mnie tak szarpnij, żebym się wywalił. Bo brakuje mi, żeby się wywalić. Ja czekam, jak Martin mnie ciągnął, to miałem nadzieję, że mnie wywali raz. O, na samym końcu taki zrób zakręt, żebym zaliczył glebę mocno. Ale, żebym o tym wiedział. O nie! Nie, taką! A teraz ja ciebie, dobra? Tata, teraz ja ciebie. Co? Pa, pa. Spadłem, pa. O, synuś. Ty Marcela bierz. Hej, to pójdź. Nie, bo ty mnie wywalisz. Nie. I tutaj mają fajnie. Ja musiałem ciągnąć, a tutaj dzieciaki sobie super. A teraz czas na herbatkę. Nie, ja otworzę tego grzańca. Grzańc. I tutaj grzań. Mogę, mama? Dobra. O kurczę, ej. O, zaklinowało się. I co, już? Teraz oni mnie. Ale ty w ogóle na mnie biegły. No ile ty ten ich pociągnąłeś? Ile? No ile? Przecież o tam tak ich ciągnę. To ty mnie ciągnij. No nie, Marcy, teraz ty mnie miałeś ciągnąć. Dawaj. Dawaj. Dzień dobry, sąsiedzie. Chodźcie, nie będziemy na was czekać. Pięknie, pięknie. Może nie ma słoneczka, ale jest cudowna zima. Podobno w całej Polsce jest śnieg, świeżutki. Wróciliśmy do Piotrkowa. Jesteśmy chłopaki zadowoleni, bo wrócili do swoich znajomych, a już Miłosz chce do Warszawy jechać na skatepark, już mnie namawia. Ale chyba uważajcie, żeby tam nic się nie stało. No ja go chcę dorobić. Tutaj jacy zakochani.
Jak się mówi, że raz na jakiś czas pada śnieg, nie fajnie zrobić zdjęcie ze śniegiem. Ile mówisz? Minus 16. Minus 16? No. Minus 17. Ale nie czuć, nie ten. Co? Nie czuć tego. Ale zaraz poczujesz. Chodź, po drodze wyrzuć, zostawimy. Zaraz poczujesz. Myślisz? A gdzie masz czapkę? Co? Nie mam. Mam kaptur. Na czapkę chociaż mogłeś wziąć. No. A maseczka? Mam. Tylko, ale tutaj jest... Tu jest woda? Co tu jest? Co? Nie, no nie może być tak zimno. Skoro... Skoro... Co, ciepło jest od tego? Nie, zamknięty. Wiesz, o co mi chodzi? No, że nie za bardzo. No, no jak to jest? Woda tutaj? No tak, Miłosz nie przewidział, że tutaj jest pełno śniegu. Jestem faktorem. Tak naprawdę przyszedłem do pracy, bo nie grzeje i jest minusowa temperatura i bałem się, to jest mało prawdopodobne, żeby woda zamarzła w grzejnikach. Gdyby zamarzła, to by rozsadziło. Milo się pyta, czy serio? Tak, serio. Dlatego, że... No ale to... Ale musiałoby naprawdę bardzo długo być zimno, żeby tutaj w tym pomieszczeniu była minusowa temperatura. Żeby woda zamarzła. Woda jest podgrzewana przez piec, który już uruchomiłem. Piec ogrzewa wodę, a woda idzie do kaloryferów i ogrzewa. Tak to wygląda. Ale przy okazji wprowadzam kendamy, które przyszły i ten model, tego zamówiłem dużo. Miłosz go sprawdził. Rewelacyjny. Najlepszy stosunek jakości do ceny. Także jest i cieszę się, bo ostatnim razem rozeszły się po prostu bardzo szybko. Mam nadzieję, że teraz na dłużej starczy. Milo, a nie chcesz wziąć właśnie to do grania, co było? Jak masz swojego MacBooka, mógłbyś sobie podłączyć. A jutro przyjdę i będę rozpakowywać kendamy. Różne nowe rodzaje też będą. O, chyba... Tak, Milo, a zobacz, tej nie było chyba w sklepie. Nie? Tej chyba nie. I jeszcze takie. Pierwszy raz je widzę. Jaki neon, jaki... Nie, na kamerze tego nie będzie widać. Zobacz, jaki róż, Milo. O ja. Niezły, co? No. Jaki neon. Kojarzysz ten sklep? Z tyłu? Nie, ten, alkohole. No. Co ci to przypomina? No ten sklep, co ci przypomina? Ty może nie masz, ja mam skojarzenia. Wiesz jakie? No. Tutaj pod tym sklepem nagrywałem pierwszy swój vlog. A w zasadzie to był... Serio? To było co z 500? Tak, z 500... setkami? Tak, satyra to była. No. Serio? To tutaj właśnie. Tutaj? Ja myślałem, że gdzieś tam obok, tam daleko. Nie, tutaj. Serio, co kupowałeś i wylewałeś wódkę i wylewałeś napoje? Tak. A. Ale wraz myślało, że ten. No, ale ty to napoje zerowałeś? No bo tak. Nie, masz około 5 sekund. Chciałem powiedzieć, że tutaj i tak nie ma ludzi, ale teraz przeszliśmy na główną ulicę i tak nie ma ludzi. Ktoś tam z pieskiem wyszedł, więc dlatego też zdjąłem maseczkę. Praktycznie niemożliwe, żebyśmy kogoś spotkali. Ale właśnie tutaj w tym miejscu nagrywałem swojego pierwszego vloga. Znaczy, to nie był vlog. Ja tak naprawdę wtedy nie wiedziałem, co chcę nagrywać. Jak sobie teraz tak pomyślę, to szukałem. Pierwszy film, oczywiście ja go nazwałem vlog, ale to była satyra 500+, czyli takie nabijanie się z tego programu 500+, że dajemy po prostu, dajemy tym, którzy nie pracują, dajemy 500, a oni po prostu na alkohol przeznaczają. I to była satyra. Ale później wielokrotnie gdzieś tam zdarzało się, że widzowie mi wypominali: Mazur, u ciebie jest alkohol. Jest alkohol właśnie na filmach. A ty taki niby jesteś porządny. Chodzi o to, że to była satyra. Rozumiesz? To satyra. To jest taka interpretacja twórczości. Ale później, w zasadzie, wiesz co, Milo? Drugim filmem było to, co to było? Że mamie zhakowali chyba konto mailowe. Na Facebooku. Na Facebooku. Nie, mailowe, a nie wiem. I później jakoś tak się zaczęło. Pierwsze 5 filmów nie były codziennie. Ale później następne już mówię, będę nagrywać codziennie. I powstały vlogi. Także pierwszy film, który nagrałem,
Nie wiedziałem, że będę nagrywać vlogi. W trakcie gdzieś tam... Ja szukałem czegoś. Po prostu coś chciałem nagrywać, ale chyba do końca nie wiedziałem co. Dopiero po tygodniu, po dwóch wykrystalizowało się i wyszło, że to będą vlogi. A teraz mamy chyba 1350, który tam trzeci, czwarty? Jakoś tak. Tak długo gadasz. No co to? Zabiło? Ty zbyt długo gadasz, no i tak nawijasz, nie możesz powiedzieć tak wprost po prostu. A ty nawijasz tak naprawdę kilka razy powiedziałeś to samo. Tak? No patrz, napiszcie teraz, czy wolicie na przykład, żeby u taty było więcej historii, no właśnie takich tych, ale żeby były no takie szybsze i szybciej mówione, żeby tata nie zanudzał, tak jak mama powiedziała. Czy żeby tata tak po prostu gadał 2 minuty o jednym. A później sobie przeczytasz. Milo chciał... Nie, bo wiesz jaką własność. Kebaba, za dużo ludzi. Idziemy? No. Teraz idziemy, pójdziemy do babci. A nie wiesz gdzie? No tędy, a gdzieś też i tędy? A gdzie babcia mieszka? No tam. Nie. My już tutaj jesteśmy? Gdzie? A, tam. Ale by przywijał, jakby przywalił? No. Nie zdążyłem nagrać BM-ką, ślizgał się tutaj. I w te samochody tutaj by przywalił. Nie zdążyłem włączyć kamery.